Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Chciałem powiedzieć Forza Horizon 2. Tak chciałem powiedzieć naprawdę. Nie wiem czemu on tak poszło, ale tak chciałem. Dlatego, że dużo odcinków nagrywałem z dwójki, no i już jeszcze nie może do mnie dojść, że wyszła już trójka i że mogę w nią grać, ile się tylko da. Oj, ile się nie da. Ten samochód, który tutaj mam, jest naprawdę bardzo szybki. Początkowo włożyłem do niego, zesłapowałem silnik 1.6, taki rajdowy, a teraz mam standardowy, tylko że go troszeczkę podrasowałem i auto jest naprawdę w swojej klasie, bo jest w klasie A. Jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. Może... szybki to za dużo powiedziane, bo przyspieszenie ma bardzo dobre. Jak się tam ścigam na multiku, to naprawdę rusza przed wszystkimi. No ale jeśli... ojej, ściana. Nie można wyjechać na plażę, gdzie są ludzie, sorry. Ale jeśli już chodzi o prędkość maksymalną, no tutaj jest nie najlepiej. Tak, dzisiaj opowiem wam troszeczkę o różnicach między wersją PC-tową a wersją konsolową, bo na ostatnim odcinku pod koniec powiedziałem wam, że tamten cały odcinek był nagrywany na wersji konsolowej pierwszy raz. Grałem w pełną wersję Forza Horizon właśnie na Xbox One. Na tamtym odcinku grałem, na tym grałem już drugi raz. Gram dlatego, że na tej wersji konsolowej gra chodzi lepiej, o jakieś 100%, nie tnie się. Raz zdarzyło się, że z gry wywaliło, jak moja dziewczyna sobie naklejała samochód i akurat nałożyła milion naklejek i wywaliło ją z gry. Wyłączyła się po prostu w Xboxie. Ale ogólnie grając na multiku, jeżdżąc po mieście, robiąc cokolwiek, gra się nie tnie. I tu nie chodzi o to nawet, że ta gra wygląda gorzej, bo wygląda gorzej na konsoli. Tekstury jezdni są gorsze, a samochody wyglądają gorzej. Nie widać tego może tak dobitnie na nagraniu. Mamy też tylko 30 FPS-ów, tak? No nie ma się co dziwić, jest to konsola dosyć stara już. 2012 rok, prawda? Tak mi się wydaje. Jakoś tak. No może 13. Nie wiem, nie orientowałem się wtedy w tych konsolach, dopóki nie chciałem zagrać sobie w dwójkę Horizona. Więc... no jest to już wiekowa konsola, wiekowa maszyna. Teraz ma wyjść jakaś tam ulepszona wersja Xboxa. Nie wiem, czy ja się będę na to pisał, żeby ją kupić. Raczej nie. Czekamy teraz na ulepszenie wersji Forzy Horizon 3 na pecety, wersji pecetowej. Wow, niezły strzał. Kilka samochodów sobie ustrzeliliśmy. Jeszcze pojedziemy sobie tam do tyłu, może kilka dodatkowych się znajdzie. Nie, brak. Czekamy teraz na ulepszenie w wersji Forzy Horizon na pecety. Bo na pecety no nie ma się co oszukiwać, nawet jak tam przez chwilę mam te 60 FPS-ów, to gra chodzi nieziemsko. Wygląda nieziemsko i te odbicia, tekstury, wszystko jest takie, och, naprawdę. Nie można by się spodziewać, jest to zdecydowanie najlepiej wyglądająca gra wyścigowa, jaką kiedykolwiek widziałem. I zdecydowanie nie zagram już chyba żadną inną grę wyścigową, która będzie wyglądała gorzej albo dużo gorzej niż Forza Horizon. Nie będę czerpał z niej takiej satysfakcji. Coś miałem powiedzieć jeszcze. Druga sprawa jest taka, że czytałem na temat Forzy Horizon 3 wersji PC-towej, dlaczego się tak laguje, i szukałem jakiegoś rozwiązania tego problemu. Długo szukałem. Doszedłem w końcu do takiej notatki oficjalnej w sumie, że ta gra chodzi dobrze obecnie na dwóch kartach graficznych. Tylko i wyłącznie. Jest to karta GTX. Tu chyba nie ma zaskoczenia, 1080, ale jest to też karta GTX 980 Ti. Na tych dwóch układach gra chodzi perfekcyjnie, bez żadnego problemu. No i nawet posiadacze, tak jedna osoba mi pisała w komentarzu, że ma kartę 1070 i gra już chodzi okropnie, wywala z gry jakieś, ojej. Jakieś cięcia są i tak dalej. To samo, co zresztą u mnie na mojej karcie graficznej. Ja nie mam odpalonej jej, tej gry na kompie w maksymalnych ustawieniach. Są jakieś tam wysokie, mieszane, średnie. Tak, żeby to jakoś tam chodziło. No szkurde, nie pokazały mi się te flary na czas. I na PC-cie pewnie by się pokazały wcześniej. Więc to naprawdę nie wygląda fajnie, tak? Na tych dwóch kartach można aktualnie grać. W dodatku, no już trochę czasu minęło od premiery gry i nadal tej łatki nie ma.
wiecie, gra jest w sumie dość skomplikowana może do łatania, dlatego że można jednocześnie grać na dwóch platformach ze sobą. Jest mega popularna, naprawdę gra w to dużo osób aktualnie. A dodatkowo fakt, że mogą grać ze sobą dwie platformy, czyli konsola i PC, podwaja liczbę graczy, którzy w tę grę grają. Cholera, właśnie, samochód ogólnie fajnie przyspiesza, ale no, na zakrętach jest totalna lipa. Wszystko trzeba brać z driftem, albo power slide'em i najlepiej hamować biegami, silnikiem w sensie. Cyk. No i też moment obrotowy mamy lipny. Jak źle zmienimy biegi, to zdusi go totalnie. Ale, jak się dobrze operuje biegami, to naprawdę można z tego samochodu wycisnąć soki. Robię sobie teraz wyścigi nielegalne, bo chcę dojść do Mazdy RX-7 za ukończenie wyścigu nielegalnego, takiego jedynego. Dostajemy właśnie Mazdę RX-7, a bardzo bym ją chciał, można by ją zrobić na przykład na drift. Fajnie by było. Teraz jeżdżę wyścigi, zostało mi chyba dwa do przejechania, żeby odblokować finał, ale w tym finale, który teraz będzie, nie dostanę jeszcze, moi drodzy, tej Mazdy RX-7, dostanę jakiś inny samochód. Teraz trzeba zmienić auto koniecznie, bo te wyścigi nielegalne, one przeważnie toczą się na szosie, ten samochód się do szosy nie nadaje. Ojej, tylko nie to BMW, unikam tej BMW-ki. To jest BMW-ka tu na dole, to takie dziwne coś. To jest jeden z chyba z najśmieszniejszych samochodów w tej grze. Serio. Idziemy do garażu zmienić auto na jakieś inne. Co by tu wziąć? Może coś nowego? Ja mam taką tradycję w sumie w Forzie, żeby na każdy odcinek brać inny samochód. Ten, którym teraz jechałem, to właściwie taka powtórka trochę, ale też go zupgrade'owałem od ostatniego razu, więc jeździ troszeczkę lepiej. Tak samo zupgrade'owałem mojego Mercedesa C63, moją czerwoną wisienkę na torcie. Tuning możecie sobie kupić, jeśli chcecie jeździć tym samochodem w Forzie, możecie sobie kupić. Jest dostępny, udostępniłem go i naprawdę ten tuning robi robotę. Samochodem nie rzuca, jeździ się perfekcyjnie. To jest moje malowanie mojej dziewczyny. Audi LMS Ultra. Samochód wyścigowy, możemy sobie go obejrzeć, Forza Vista. Zobaczcie, zaraz coś wam pokażę. Salon, Forza Vista. I pyk. Teraz, no, tak wygląda malowanie, tutaj taki przód przyciemniony, w sumie podoba mi się. Wcześniej miała kolor fioletowy, odradziłem. Wygląda teraz bardzo, bardzo fajnie. Na dachu miała jakieś wzorki, też mi się nie podobały. Powiedziałem, że może by mogła zmienić. I zmieniła. Zmieniła na kolor czerwony i teraz bardzo mi się podoba taki diabelski kolorek. Zobaczcie sobie tutaj, jak wygląda silnik. Nawet na konsoli Xbox One można odzwierciedlić bardzo, bardzo dużo szczegółów. Myślę, że to wnętrze wyglądałoby lepiej na PC-cie. No ale teraz mam tylko konsolę i w sumie, wiecie co? Tak też miałem obawy z przesiadki z wersji PC-towej, z PC-ta na konsolę, że ta grafika na konsoli będzie okropna, że nie będzie się dało grać. Wersja demo była fajna, ale jednak było widać tam jakieś niedociągnięcia. Było widać, że ta rozdzielczość no nie jest taka, że rozdzielczość tych tekstur, anti-aliasing, wszystko tutaj nie jest takie jak na PC-cie. Ale teraz, wiecie co, gram sobie w Forzę, jest to gra nie tylko ładnie wyglądająca, ale też grywalna. I to jest bardzo ważne w kontekście tej gry, dlatego że... No bo, kurczę, można grać fajnie się bawiąc, bez względu na grafikę. I to jest bardzo fajne. Wezmę sobie nowy samochód. Jeździliśmy już sobie kiedyś Astonem Martinem Vantage'em. Jedna osoba się pytała, czy jest Aston Martin Vantage V8. Jest tylko Aston Martin Vantage V12. Próbowałem sobie tu wylicytować samochód, o może Monte Carlo Supersport Muscle. Moment, wiecie co, chyba można zrobić z niego bohatera, czyli zainstalować pakiet poszerzający, zdaje się. To jest auto, które wygrałem w Willspinie którymś tam. A propos Willspinów, mam kilka Willspinów do wylosowania. Specjalnie zostawiam je dla nas tutaj na odcinki, żebyśmy sobie je mogli polosować razem. Nie, tutaj nie możemy modyfikować karoserii. Kurczę, wyszedłem do tego. Zobaczymy, która to jest klasa. B pewnie, albo C. Dobra. Cofamy.
Może zrobimy z niego jakiegoś koksa. Fajnie wygląda ten samochód. Podoba mi się nawet. To jest jakiś muscle car. Nie, ale fajnie wygląda. Myślę, że możemy zrobić z niego coś fajnego. Zainstalujemy tu automatyczny tuning. Myślę, że do klasy A. Co wy powiecie na klasę A? Możemy też wziąć BMW E36. Ja tego samochodu no tak nie lubię. To jest najgorsze. A może Daytona? Daytonę bierzemy. Cyk, bierzemy Daytonę. Miałem się Daytoną przejechać, bierzemy Daytonę. Jakiś taki klasyk musi być od czasu do czasu. Chociaż podejrzewam, że ciężko będzie mi się tym samochodem jeździć. Jest też wersja zwykła Chevroleta, nie Chevroleta, tylko Dodge'a Chargera, którego możemy zrobić na takiego z szybkich i wściekłych. Wiecie, wlot powietrza, wyciągnięty ponad maskę, te klimaty. A jeśli chodzi o ulepszenia, tutaj modyfikacji karoserii nie możemy dać, ale myślę, że w tej wersji zwykłej możemy. Zobaczymy, bo jeszcze są własne ulepszenia i modyfikacja spoilerów. Przód. No taką ławkę możemy tu z przodu dać. Damy, bo myślę, że tu będzie ciężko. Nie no, będziemy usuwać ten spoiler charakterystyczny dla Daytony. Absolutnie. Moglibyśmy zrobić też z Dodge'a Chargera napęd na 4 koła. No właśnie. To samo pomyślałem, co i wy. Możemy włożyć tu silnik V12. Możemy włożyć tu silnik V10. Możemy tu włożyć także V8. V8 to już nie byłby taki zły wybór, ale myślę, że lepiej będzie zostawić ten samochód bez żadnego tam uturbienia, jakiejś sprężarki wyporowej, z tym normalnym silnikiem standardowym, dlatego że gdybyśmy zainstalowali tu coś hardkorowego, to nie ruszylibyśmy z miejsca, podejrzewam. Trakcja w tym aucie nie jest raczej najlepsza, tym bardziej, że to jest klasyk i tym bardziej, że to jest muscle car, a uwierzcie mi, że taka kombinacja w obojętnie której Fordzie, czy to Forza Horizon 1, 2 czy 3, to jest zły pomysł, żeby do takiego samochodu ładować. Oh my god, patrzcie jakie możemy tu opony zapieprzyć. Holy shit. No dobra, dajmy jeszcze jakieś fajne felgi. A, musimy felgi najpierw kupić. Chciałem powiększyć już te standardowe. Jakieś muscle carowe może. A, jeszcze jedna sprawa. Na konsoli się lepiej tuninguje, bo na PC-cie to menu chodzi gorzej. Ono jakoś laguje. Możecie pooglądać moje wcześniejsze odcinki i zobaczyć, że jakoś to menu takie jest zlagowane. Nie wiem na czym to polega, ale jest nie najlepiej. Dobrze, dajmy sobie takie felgi. I z przodu dajmy troszeczkę większy cal. Nie, to już za duże, to już jest przesada. Taki większy cal, a z tyłu dajmy taki jaki jest. A ospoilerowanie mamy. Zainstalujemy też... Nie, redukcję wagi na razie nie, tylko sobie dyferencjał zainstaluję, bo on się nigdy nie instaluje, jeśli weźmiemy sobie automatyczne ulepszenia. Pyk, sobie kupimy. Czemu tu nie gra muzyka, nie wiem, wyłączyła się czy coś? Zapisywanie. Także wersja Horizon 3 na Xboxie działa no niebo lepiej. No nie wiem, klasa A chyba, nie będziemy tu szaleć z S1, dajcie spokój. Klasa A nam wystarczy, Dodge Charger Daytona powinien śmigać. Szkoda, że ten spoiler nie jest regulowany z tyłu, ten duży chyba. Nie było tam opcji regulacji raczej. Możemy sobie jakieś projekty ściągnąć do niego, zobaczymy. Moje projekty, znajdź nowe projekty. Sprawdźmy, co tutaj powymyślali ludzie. Ojeju, jeju. O, tu mamy coś fajnego. Star Wars. Tu mamy fajne malowanie, patrzcie na to. Strasznie mi się podoba. Felgi nie powinny mi się zmienić, tylko kolor może ich się zmienić. Zainstalowaliśmy sobie te modyfikacje. Prawdopodobnie samochód też będzie obniżony teraz. Zrobiliśmy sobie wóz. Mamy gotowca. Mamy fajnie pomalowany. Jedziemy na wyścigi. Jedziemy na wyścigi nielegalne, bo chcę też sobie odblokować te najnowsze samochody, a tym bardziej Mazda RX-7. Ach, chciałbym mieć ją w takiej większej ilości, żeby mieć do każdej klasy. Ten samochód jest piękny. Dobra. Nie no, to malowanie... Moi drodzy, to malowanie jest zajebiste w tym samochodzie, naprawdę. Ktoś się mega postarał, zobaczcie, mamy jakiś taki złotawy chrom, takie fajne paski z tyłu.
powiem wam, że naprawdę ktoś miał klasę robiąc ten tuning. Wygląda to świetnie. No, bo coś tutaj z dźwiękiem jest nie tak. Czemu ja nie słyszę tego samochodu? Musimy go usłyszeć. Usłyszmy go. Spadaj, dziadu ty. Pojedziemy sobie na wyścigi nielegalne. O, tu mamy coś po drodze. A, brzmi całkiem przyjemnie. Tutaj go w ogóle nie słychać. Bardzo ostatnio lubię tą kamerę z maski. Tylko raczej w samochodzie, który nie driftuje za bardzo. Właśnie, zobaczymy jeszcze tu ustawienie, jakie mamy w naszym Dodge'u. Zawsze mi ten tuning samochodu w Fordzie Horizon zajmował dużo czasu. Tu mamy bardzo szerokie opony z tyłu, więc nie ma co spuszczać za bardzo powietrza. O, nie możemy dostosować tu przekładni. Prędkość maksymalna w klasie A 280 km na godzinę. Całkiem spoko. Bardzo mało tu mamy możliwości. Ej, ten spoiler jest regulowany. Damn, to świetnie. Zobaczymy, jak będzie się auto spisywało na zakrętach. O, na pewno trzeba tutaj dyferencjał troszeczkę poluźnić. Jeśli chodzi o zwolnienie, to damy tak i będzie fajnie nam auto śmigało przy wyjściu z zakrętu. Nie powinno nam zrzucać dupy teraz absolutnie, ale jednocześnie na prostych może być troszeczkę większy problem z przyspieszeniem. O, i kończy nam się bieg. 260 km na godzinę to jest... 260, może 280 to chyba było, no nie? To osiągnie tyle maksymalnie, ale już tak ledwo. Tu mamy ten wyścig nielegalny, lecimy na niego, dosłownie lecimy. Cyk, włączymy jakąś muzyczkę. Naprawdę ten dźwięk tego chargera jest przytłumiony tutaj, troszeczkę ubolewam. Może ta druga wersja, nie Daytona, jest taka bardziej głośna. Co my tu mamy? Jakieś zdjęcie mu zrobimy. A, to ten. A nie, to tego to nie znam jednak. Plower. Plymouth Plower. Musimy go obejrzeć, bo ja go jeszcze chyba nie widziałem. Ten? No to ten. Nie widziałem go jeszcze. Myślałem, że to jest ten Dokken Wood, czy what? Jak mu tam też te nazwy tych samochodów wymyślają. Dajcie spokój. Nie, samochód wygląda całkiem fajnie. Muszę sobie kupić jakiś taki mix open wheel i jakiś standardowy samochód. To jest taki mix, wiecie. Open wheel zmiksowany z jakimś standardowym autem. Taki dziecko dwóch typów samochodów. O, skoro jest to Dodge Charger Daytona, pewnie będą się tu fajnie otwierać te światełka z przodu. Tak. Wiecie, w starym stylu. Old fashioned way. I będziemy nim sobie trochę jeździć, zobaczę, jak mi będzie nim szło. Jeśli będzie mi brakowało tej mocy, czy przyspieszenia ogólnie na prostych, no to wtedy sobie ten dyferencjał... O, tu mamy chyba właśnie... Nie, to korwetka jest. No wtedy sobie ten dyferencjał zmienię. Ponieważ są to wyścigi nocne, więc mamy otworzone światełka z przodu. Gaz. No i gaz do dechy, jedziemy. Z przodu jedzie wujek boku, dodałem go do znajomych, też ma Forza Horizon 3, też się jara nią. Tylko że on tutaj jedzie Teslą, więc mnie raczej rozwali. Mój Dodge coś tutaj nie daje rady za bardzo na prostych. Będzie trzeba ten dyferencjał zmienić. Koło mnie jedzie też świetnie brzmiący Mercedes. Nie pamiętam, jaki on był. A63 czy coś takiego. Też świetnie brzmi, oj, naprawdę. No dobra. Naszym celem jest ukończyć ten wyścig w jednym kawałku i najlepiej na pierwszej pozycji. Dlatego trzeba się skupić na jeździe odrobinę. Chociaż ja powiem wam, że już z tą skrzynią manualną i bez kontroli interakcji ABS-u tak się zaprzyjaźniłem w tej Forzie, że dla mnie naprawdę nie ma problemu większego teraz. Oczywiście muszę sobie troszeczkę poświęcić czasu na to, aby dostosować samochód do jazdy, do wyścigów. No ale z drugiej strony frajda jest dużo większa z gry.
i są to zawsze lepiej wydane pieniądze na grę, której mamy możliwość chociaż takiej zaznać takiej delikatnej symulacji, no nie? Połączonej z arcade'em. To jest bardzo przyjemne. Dobra. Dostałem 2000 XP. Ciekawe, czy to się wliczy tutaj do wyniku końcowego? No raczej nie. Jak się tu nie ukończy na pierwszej pozycji, to ziomek jesteś przegrańcem. Dlatego trzeba walczyć tu o pierwszą pozycję. Widzę, że tu jest parę samochodów, którym mogę zrobić zdjęcia. Kurczę, będzie ciężko wygrać. Ta korwetka z przodu jest też świetna. C4 chyba. ZR1. Miałem ją w Horizon 2. Będzie ciężko wygrać. No cholera! Tutaj przede mną jedzie Jaguar E-Type, też bardzo fajny. Z tyłu mi się podobają te światła, nie mówi się reflektory. Reflektory bardziej mówi się na przednie światełełka. Dobra, wyjazd mi stąd! No nie najlepiej z tym Dodge'em, nie najlepiej. Ja bym tu coś jeszcze pozmieniał. Trzecia pozycja. Znaczy, wiecie co, miałem szansę tu wygrać, gdybym trochę lepiej może pojechał. Brakowało mi mocy w tym aucie. Ja myślę, że troszeczkę go zmuliłem tymi szerokimi oponami jednak z tyłu. Ja powinienem je wywalić i wstawić jakieś węższe, żeby mieć lepsze przyspieszenie przy wyższych prędkościach. No come on, przy takich szerokich kapciach to ja powinienem mieć silnik V10 albo V12. Nie przy standardowym silniku, troszeczkę tam go ulepszyliśmy, no nie? Więc tak trzeba zrobić, trzeba przejść do saloon i go trochę ulepszyć, a też przy okazji sprawdzę, jak się sytuacja ma z tą skrzynią biegów. Czy warto by było ją troszeczkę przyspieszyć? Myślę, że tak. Zwiększylibyśmy przyspieszenie, o ile da się ją w ogóle zainstalować, bo ja mam tutaj samochodzik wymaksowany praktycznie w klasie A. Ciężko będzie coś tutaj ugrać. Zobaczymy. Więc tak, wchodzimy w opony. Szerokość tylnych dajmy na drugie. Jak one tu wyglądają? No, standardowe nie wyglądają najlepiej, ale te kurcze krowy szerokie to są naprawdę już dla dragstera jakiegoś, dajcie spokój. Zainstalujemy te i będzie spoko. Klasa nam się na szczęście obniżyła, więc jest szansa, że będziemy mogli zainstalować tu skrzynię biegów, moi drodzy, jakąś z regulacją, czymkolwiek, żeby to nam jakoś chodziło, tak? Proszę, możemy tu sporo zainstalować. No, zmulony był strasznie, to niemożliwe, żeby na takich oponach to jeździło. Jakoś. Tak, dostosowywać każdego biegu z osobna nie będziemy, więc ta druga skrzynia biegów nam wystarczy. Jeśli chodzi o czas zmiany biegów, moglibyśmy coś tutaj jeszcze zainstalować, ale trzeba tu przede wszystkim polepszyć trochę moc. Z wagi można zejść. Właśnie, teraz jak zwiększę moc, a nie zszedłem z wagi, może być problem. Że mi będzie mielił. Patrzę jak z zawieszeniem. Mamy zainstalowany ten pierwszy poziom. Podoba mi się to, że ten charger jest taki wysoko zawieszony, wiecie? Nie wiem czemu. Kojarzy mi się to z jakimiś takimi starszymi filmami. Dobrze, dodamy troszeczkę mocy. Cyk, tu już mamy klasę S1, a chcemy mieć go w klasie A. S1 to już jest za mocny tuning. Jednak co własny tuning, to własny, no. Ja już trochę tutaj tych samochodów porobiłem. Każdy gracz, kurczę, tej Forzy Horizon 3 czy Forzy Horizon 2, jak sobie dostosowywał te samochody, coś o tych samochodach, kurczę, wie, tak się zastanawiam, że on praktycznie może z jakimś tam tunerem samochodów rozmawiać, jeśli oczywiście sam dostosowywał te samochody. No, ja nie jestem tam jakimś super znawcą, ale czytając nawet te informacje, które są tutaj zawarte w Forzie, czekajcie, łyknę sobie, można się sporo dowiedzieć. Chociaż z drugiej strony te informacje, te rzeczy, które się tutaj dostosowuje, też są raczej tak, wiecie, po omacku robione, tak bardziej arcade'owo, żeby to bardziej trafiało do większej liczby osób. Wiadomo, że ta gra też ma się sprzedawać, no nie? Także ma być dla jakichś tam entuzjastów, jak na przykład Assetto Corsa, gdzie wszystko jest jedną wielką symulacją. No ale czy granie w taką hardkorową symulację jest przyjemne?
Wiecie co, nie dla mnie. Gdybym miał może kierownicę, to okej, pewnie by było bardziej przyjemne. Ale ja wolę bardziej takie arcade'ówki. Forza jest idealnym właśnie takim kompromisem między stylem arcade'owym, a stylem takim lekko symulacyjnym. Nie chcę tej symulacji za dużo w grach, bo symulacje to ja mam w normalnym życiu. No hello. Dobra, 282 km na godzinę było, 262 to już jest trochę za mało. Musimy zostawić raczej tak, jak było z tymi biegami. Nie możemy jeszcze nic tutaj z ustawieniem robić. Zwiększyłem mu moc. I tego się trzymajmy. Troszeczkę dyferencjał bardziej zablokujemy, żeby na prostych trochę rwało. Ja w ogóle w tamtych oponach jeszcze dodatkowo zmniejszyłem ciśnienie do 1,8 bara, więc tym bardziej ta przyczepność się zwiększyła. Zwłaszcza, że no kurczę, my mieliśmy już te szerokie kapcie, gdzie ten samochód sobie nie dawał rady z nimi. Muszę wam przyznać też jedną rzecz, że tak grając tutaj na konsoli, różne takie efekty deszczu, czy nawet oświetlenie, to jest oczywiste, no nie? Ale to wygląda gorzej i to jest jakoś tam zauważalne. Tylko, że to nie boli. Mnie to naprawdę nie boli, że to tam wygląda gorzej, dlatego, że mi się w Fordze przede wszystkim gra przyjemnie, jeździ mi się przyjemnie, tuninguje mi się przyjemnie, a grafika to jest taka rzecz dodana do tej gry. Cieszy oko na PC-cie i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu załatają wersję PC-tową i będę mógł grać w tych 60 FPS-ach, bo to jest troszeczkę też fajne, ale z drugiej strony też jak się pogra trochę dłużej na konsoli i ma się te stałe 30 FPS-ów, oko się przyzwyczaja i już się gra zupełnie normalnie, może się wczuć i jest okej. Także nie ma stresu, jeśli zastanawiacie, czy kupić konsolę, czy kupić tam jakiegoś PC-ta za 7000, to lepiej kupcie sobie konsolę i miejcie święty spokój. Lepiej poczekajcie trochę na tą nową konsolę, bo może tam kosztować na przykład 2000, a okaże się, że można na niej wyświetlić nawet całkiem niezłą grafikę. Ja tu tak gadu, a tu już prawie koniec odcinka, także skupmy się na jeździe. No i zobaczymy, teraz sobie troszeczkę moją Daytonkę ulepszyłem. No i zobaczcie, no start jest dużo lepszy, zobaczymy jak będzie na zakrętach. Jak będzie przy wyjściu z zakrętów, boję się tego wyjścia, bo w ogóle nie słyszę tego samochodu, ja nie wiem, czy ja mam te dźwięki aut ściszone czy coś. Naprawdę, on jakoś bardzo cicho chodzi, to jest aż straszne. Może ja, nie wiem, muzykę zagłoszę, ale nie, nic tutaj nie robiłem. Wow. Wypadałoby zrobić zdjęcie wszystkim. Niech się tu skupią w jednym miejscu. Pyk. Robimy zdjęcie. Proszę Państwa, uśmiech. To jest bardzo ważne, żeby zrobić te zdjęcia, bo później... Ja pamiętam, że w Fordzie Horizon 2 za tam bonus zdjęciowy dostawałem nawet i... Wow. Nawet i po 200 tysięcy punktów. Teraz mam już 40 tysięcy kredytów. Także wow. Dobra, wychodzimy z trybu zdjęć, no i badamy, jak ten mój Dodge zachowuje się na zakrętach. Tutaj przede wszystkim te biegi mamy bardzo długie, bo moment obrotowy w tym muscle carze jest potworny, jest ogromny. Jest muscle carowy. Więc zaczynamy tu od niskich obrotów, nasz bieg. No i grzejemy. Daytonka. No i teraz daj radę, co nie? Zobaczcie, że doganiam tutaj przeciwników. To jest taki sam poziom trudności tych ludzi tutaj. Samochód bardzo fajnie też skręca. Jest wysoko zawieszony, co mi się podoba akurat w tym modelu. Zobaczcie, że nie mogę kurczę dogonić tego kantacza, bo on ma pewnie wyższą prędkość maksymalną od mojego Dodge'a. I to jest jedyny mankament. Ale wiecie co, to mi się właśnie też podoba, że no kurczę, jest to stary samochód, on nie może wymiatać. Nie może być we wszystkim najlepszy, prawda? Niech on chociaż ma tą prędkość maksymalną gorszą. Skoro ma całkiem niezłe przyspieszenie w tej klasie A, to niech chociaż w czymś będzie tam gorszy. Też taka odrobina balansu w tej grze to jest dobra rzecz. Ja pamiętam, że grając w Forza Horizon 2, to była pierwsza Forza, w którą grałem. I każdy odcinek zawierał takie słowo, kurczę, ta gra jest zajebista. Każdy, dosłownie każdy. W każdym gadałem coś na temat tej gry, że tam mi się coś super podoba.
tutaj jest tak samo, to nie jest tak, że mi się tutaj coś nie podoba, albo że coś jest do dupy totalnie. Tylko, że ja już się tak nagadałem o tej Forzie, że mi brak słów. I to jest najlepsza gra wyścigowa, jaka jest. Dostępna. Nie zagracie w żadną lepszą grę wyścigową. No, oczywiście, jeśli bardziej ktoś lubi symulacje, no to wybierze sobie bardziej symulacyjną grę. Ale tutaj też znajdzie swoje miejsce, bez przesady. Cyk, udało się ukończyć na pierwszej pozycji. Nie powiem, że nie bez problemów, ale było całkiem przyjemnie. Tak, węższe opony bardzo dużo dały. Mogliśmy sobie... A, zapomniałem o Willspinach, mieliśmy losować, zaraz wam pokażę. Jeszcze pokażę wam w końcu ten numer z Teslą. To jest też taki fajny glitch w tej grze. Najpierw Willspiny, potem Tesla. Troszeczkę zauważyłem, że dłużej się ta gra ładuje na konsoli. To, aha, bo ładuje się, bo jest jakaś kostynka. It's a bit past my bedtime, but I figured you'd be up for it. Okay. Zobaczmy, co my tu mamy do wygrania. Kupę mapę skarbu, wyznacz drogę. Ja myślę, że zaraz się dowiemy, co tam jest do wygrania, zanim tam dojedziemy. Tylko trzeba sobie na to najechać i tu będzie można kliknąć chyba w szczegóły. Nie. Nie można kliknąć w szczegóły. Nie można na to jakoś tam nacisnąć. Trzeba dojechać i zobaczyć, co to będzie za auto. Ale jest takie auto, ono będzie gdzieś tutaj do wygrania, to będzie gdzieś w tym obszarze do wygrania właśnie Mazda RX-7, która mnie interesuje. Dobrze, skoro jesteśmy jeszcze w jeździe dowolnej, chodźmy na postępy. Mamy tu Willspiny, 5 Willspinów, więc losujemy. Huracan Horizon Edition, przydałby się, nie powiem. AMC Javelin, może być. Idziemy dalej. Ferrari... Jak będzie, to będzie, no. Jest. Spoko. O, i znowu Horizon. To, ten by się przydał. On jest nie dość, że drogo można go sprzedać. To ja bym go chciał mieć ogólnie. I znowu... 50 tysięcy. Dobra, jeszcze jedno losowanie. O, ten dziad by mi się przydał. Horizon Edition. To by była jedyna BMW, jaką chciałbym sobie pojeździć. No i dupa. Ale jeszcze jedno losowanie jest. Jeep Grand Cherokee. Ja go chyba kupiłem. Nie, była licytacja, ale nie wygrałem. Dupa, nie ma. Kurde, no. Jeden samochód wpadł. Sprawdziłbym tego Javelina. Jakoś mnie kusiło, żeby sprawdzić go w Forzie Horizon 2, ale jakoś nigdy nie sprawdziłem. Dobra, moi drodzy, idziemy do salonu. Bierzemy sobie... Wiecie co bierzemy? Bierzemy Teslę i pokażę wam najśmieszniejszą rzecz, jaką kiedy chybakolwiek widzieli, kiedykolwiek widzieliście w jakiejkolwiek grze wyścigowej. Chociaż... Nie no, może kiedyś już coś takiego widzieliście, coś podobnego. Nie wiem, czy w przypadku innych samochodów tak jest czteronapędowych. A, pamiętam, że w Need for Speed World. Nie wiem, czy ktoś z was tutaj pamięta Need for Speed World, ale można było robić podobną rzecz. Jak tutaj. Zaraz wam pokażę, zaraz będziecie się śmiać. Gdzie moja Tesla? Jest. Samochód bez dźwięku. Ale samochód z wydźwiękiem. Dobra, trzymajcie się tam w foteli, nie wiem na czym siedzicie, na kiblu, czy gdziekolwiek, na lekcji. Patrzcie na to, co ja teraz będę robił. Jedziemy sobie na jakiś tam offroad, na przykład tutaj. Może to już zostało naprawione od czasu, kiedy ja ostatnio grałem. Nie wydaje mi się. Tu jest trochę mało światła, ale to nie szkodzi. Możemy Teslą kręcić się w miejscu. I wygląda to tak. No, jest ciemno, więc niewiele widać. Ale naprawdę kręcimy się w kółko w miejscu. Pojedziemy sobie może... Na asfalcie się tego chyba zrobić nie da. Spróbujemy. Wydaje mi się, że będzie ciężko. Sorry. Da się. Da się to zrobić nawet na asfalcie. O kurde. Dobra, może, nie wiem, jest to możliwe w rzeczywistości?
No tak się zastanawiam teraz, może ja czegoś nie wiem. Może tak się da. W sumie nie jeździłem jeszcze samochodem na pewno i nie widziałem, żeby jakikolwiek w rzeczywistości samochód tak robił, żeby w miejscu robił 360 stopni. Pod warunkiem, że nie ma napędu na tył, no. A tym samochodem możemy. Nie wiem, czy ale pięknie, zobaczcie. To jest wersja konsolowa. Ona naprawdę wygląda bardzo ładnie. Właśnie wschodzi słońce. A powiecie na to, jak się z wami pożegnam. A wy sobie pooglądacie zachód słońca razem z Teslą. Zachód słońca, wschód słońca raczej. W Fordzie Horizon 3. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.